Witajcie drodzy widzowie, przepraszam was za tą pauzę, ale muszę nagrać wam od początku ten mecz, bo mi nie pykły jak chciałem, więc to jest mecz w ramach Ligi Mistrzów na konsoli, bo wiadomo jak już wspomniałem wczoraj, w ramach Ligi Mistrzów na 18 września dwa mecze dzisiaj nagram wam, jutro jeden mecz i... Nagram wam kolejny mecz i jeden mecz z Ligi Mistrzów i jeden taki inny, ale dzisiaj wam tylko nagram ten z Ligi Mistrzów, które chcę nagrać na 18 września. Czyli pierwszy to będzie Schalke 04, Mantua Porto. Poczynam spotkanie od 22 ten mecz. Nie pamiętam jak gdzie będzie transmisja, ale tak na 10. Zrobimy rządzenie ze zespołem, bo mi się ta formacja nie podoba. Moim zdaniem ta będzie, nie wiem, 4-4 typa. I tylko chcę jeszcze tak. O, zrobimy w ten sposób, że oni będą blisko siebie. Ta formacja nie. Coś się sprawdzi. Więc zróbmy tak jedno. Tak, Rudego zostawimy. Na ławkę rezerwowych. Rudy, chociaż niech wejdzie od początku. Składem idziemy. I dobra. Rozpoczynamy spotkanie. Serdecznie witamy i wiele spodziewamy się po dzisiejszym meczu. Witają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy. To jest w ramach spotkania Ligi Mistrzów. Oni też wspomniałem. Po prostu pominąć wyjątkową fazę meczów w pokazaniu zespołu. I dalej, no chcę jak najszybciej to nagrać, bo pilnie z głowy po prostu ten film. Aj! Dobra, tam się cofnę. Wrócimy, ale... Teraz coś mi... Tak. Ja akurat wpadłem teraz... Nie mogę... Ma wybór tej akcji!
jedzą na boku. Danilo Pereira. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Abubakar wielowieczuje sobie tego w dzisiejszym występie. Zobaczymy, co nam pokaże. On nigdy nie daje spokoju obrońcom. Muszą na niego ciągle uwagę. Szansa na ten strzał. Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. No właśnie, nie się. Danilo Pereira. Alex Telis. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Jak tylko patrzę, czy nagrywa w prawej głowie. No i strata piłki. Idealny przechwyt na topę Kajdziuri. Szarkę, taki jest gol. Drużyna Schalke prowadzi. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Alex Telis, Brahimi, Tevez. Uwaga, co z tego wyniknie? Arbiter wskazuje, że Schalke rozpocznie z autu. Bentaleb.